No, cześć wszystkim. Nowy zakup, Sztygar, ekogroszek premium, wartość o połowa 24-26 MJ. Tutaj producent rekomenduje, że odkamieniany, certyfikowany, niespiekający, 25 kg opakowanie. Akcja, tak jak w poprzednim Sztygarze, którego testowałem, kupując Sztygara, wspierasz akcję sadzenia 100 000 dębów. No, zacna akcja, mam nadzieję, że to rzeczywiście działa. Tutaj parametry tego węgla, zawartość siarki 0,6% do 0,6%, zawartość popiołu mniej niż 7%, zawartość wilgoci mniej niż 10%, spiekalność współczynnik RI równy 0, no i granulacja od 5 do 25 mm. Tutaj już sobie otworzyłem te woreczki. Pokażę Wam, jak to wygląda. O, powiem tak. Węgiel stoi na dworze u nas, w mrówce, na palecie, nieosłonięty niczym. Worki z zewnątrz mokre, ale węgielek wewnątrz, jak widać, nie jest taki tragiczny. Tak? Jest zawilgocony, ale nie jest mokry. A worki, jak tutaj o, widać, woda na workach jest, więc ta woda się nie dostaje do worków, na szczęście. Tutaj węgielek w miarę suchy, nie ma jakiejś tam wody w nim. Zobaczymy, partia testowa 100 kg, tak zwykle staram się zrobić, wrzucimy do piecyka, zobaczymy, jak się zachowuje na palenisku, jak ze spiekalnością, jak z popiołem. Później będę mógł powiedzieć coś więcej ze 100 kg, ile tego popiołu. Ja tam nie wagowo, ale objętościowo sprawdzam zawsze, ile tu tego wyjdzie. No i w dalszym filmiku później omówię jego parametry, jak to wygląda w piecu. No witam ponownie. Ekogroszek premium Sztygar. Wysokoenergetyczny 24-26 MJ. No tak jak mówiłem, wrzuciłem 100 kg. Właśnie się kończy dopalać, już ustawiłem takie parametry dosyć optymalne. Na początku troszkę mi szlakował, tu Wam pokażę, o, taki popiół był trochę niedopalony, ale prawie mi się udało to zniwelować. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na palenisku. Na chwilę obecną, o, płomyk dosyć mocny. Troszkę musiałem zwiększyć wentylator, bo nie dopalał mi się ten węgiel. Jeszcze gdzieniegdzie widać tam takie spadające, niedopalone kawałki, ale generalnie wygląda to już dużo, dużo lepiej. Co mogę powiedzieć? No, jest ciut gorszy od tego Ultra, ale cenowo troszkę lepiej wychodzi. U nas w mrówce jeszcze dodatkowo wchodzi rabat na kartę rabatową, którą posiadam, więc fajnie to wychodzi cenowo. Aczkolwiek wolałbym, jeżeli miałbym wybierać między premiumem a ultra, no to wolę ultra, ze względu na to, że ten popiół był dużo, dużo drobniejszy, mniejsze problemy z ustawieniem pieca i w moim odczuciu szybciej wkręca się na temperaturę piec. Więc ta kaloryczność niby nie jest tak duża różnica, ale jednak odczuwalna. Ja po dwukrotnym przetestowaniu tego ekogroszku Ultra i tego Premiuma zakupiłem sobie jednak zapas tego mocniejszego. Aczkolwiek ten Premium też jest godny uwagi, jeżeli chodzi o cenę i jakość, dosyć przyjemnie się sprawdza w piecu za, myślę, odpowiednie pieniążki. Miałem dużo gorsze węgle i droższe, a ten, myślę, spełni oczekiwania niejednego użytkownika pieca. Także szczerze polecam, jeżeli ktoś nie chce ryzykować tam w swoim piecu, bo wiadomo, każdy piec inny, kupić sobie 4 woreczki, wrzucić, sprawdzić, poustawiać, pobawić się troszkę i myślę, że naprawdę spełni oczekiwania. To tyle.